Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Wiadomo, mamy part 9.17, mamy nową nację szwedzką czołgów. No i te deki, o których jest najwięcej mowa, ponieważ wiadomo, 8, 9, 10 tier to są tak zwane czołgi, które walczą w trybie X i w trybie podróżniczym, czyli snajperskim i podróżniczym, ale do tieru 8, czyli do tieru 7 są normalne te deki, które również są bardzo fajne. Ja pamiętam na testach właśnie spodobała mi się ta oto szósteczka, którą widzicie, jest to IKV652. Gracz, który wykonał, no powiem wam szczerze, że zaspoileruję na razie pierwszego pula na tym czołgu na WOD Replace'ie. To jest Dark. Cześć, Darek. No, cześć, witam serdecznie. Znowu na mapie Prochorówka, znowu na szwedzkim czołgu z medalem pula. Tylko wtedy to był czołg premium bodajże, nie? Tak, tak. Słuchaj, to co powiedziałem, bo te czołgi szwedzkie 8, 9, 10 to jest w ogóle inna bajka, bo to jest tryb podróżnicy zapierdalamy, tryb snajper włączamy i snajpimy, nie? Ale do 7 tieru normalne te deki. Jakie one są z twojego doświadczenia? Bo ty już masz 9 tier, więc mógłbyś coś znaczy, na temat tego... Znaczy ja mam 9 tier, ale ciężki, tak? Aha, a te deki? Póki co mam tego, bo nie spieszy mi się, bo jest po prostu wyśmienity i bardzo przyjemnie się nim gra. Prawda jest taka, od razu powiem, przypomnę wszystkim, to będzie ekstil te deki z tej choinki, którą zrobił Wargaming. Są zniżki, na przykład ten czołg można by kupić 80% taniej, tak? Tam później siódmy poziom 60% taniej, także zróbcie sobie najpierw choinkę, zanim będziecie kupować te deki. A co do te deków, no są... Co tu o nich powiedzieć? Zabawne, no, bardzo szybkie. 60 do przodu, 20 do tyłu i to naprawdę jedzie te 60. Nie tak jak nieszczęsny Emil 8 poziomu, czy Emil 2. Emil ma 50 niby, tamten ma 56, a tak naprawdę jak się rozpędzi do 35, to już jest dobrze. Tutaj naprawdę jest 60 w tych TDK-ach, nie? One są leciuteńkie, mają wyśmienity kamuflaż. Nowym królem kamuflażu jest właśnie teraz trzeci poziom szwedzki. Nie UE57 francuski, który był do tej pory, tylko właśnie trzeci poziom szwedzki. No. Ten szósty też ma bardzo dobry kamuflaż. Ma maskowanie przy załodze zrobionej prawie na 100% na kamuflażu. Bez towarzyszy broni. Tu jeszcze nie mam towarzyszy broni. On ma maskowanie na poziomie 50. Są wartości osiągalne jedynie przez czołgi takie jak E25. A także jaką wartość może osiągnąć ta trójka? Nie wiem, czy to sprawdzałeś. Trójki jeszcze, no nie sprawdzałem, bo jeszcze jej nie kupowałem, no na razie to tak się zająłem, bo wkurzony byłem na 8 poziom Emila, tego ciężkiego. I go po prostu sprzedałem, wolny eks, który miał być na działo na 9 poziomie, przeznaczyłem na odsłonięcie 9 poziomu i jeździłem stokowym 9 poziomem i każdemu to polecam. Lepszy jest stokowy 9 poziom Emil 2 i Emil 1. To takie moje doświadczenie, może ja nie wiem, do tego Emila 1 jestem zrażony. Ale już nieważne. A co do TDK-ów jeszcze raz, no jak widać, jak on zapieprza w tej górce. Tu zjeżdżam, tam podjeżdżam. No, zbiera się, do tyłu 20, to jest bardzo ważne, bo czasami właśnie trzeba cofnąć. On ma 10 stopni depresji działa. Reload to jest wada, tak, tych czołgów, tych TDK-ów. One wszystkie mają bardzo dobre penetracje na swoich poziomach, rewelacyjne. Ten ma chyba 180 na najlepszym dziale, 230 na goldzie kumulacyjnym. 240 uszkodzeń, to też warto zaznaczyć. Ale 240, właśnie, małe uszkodzenia, 240, ale reload jest największą wadą, tak? Czyli tam tu jest 7 sekund z kawałkiem, ale to oczywiście na tych buchtach jadę cynamonowych. To tak tylko wygląda w tej bitwie, że to jest niby szybki reload, bo tutaj strzelam tam, no ale widzicie, ja za każdym razem gdzieś tam jeżdżam, coś tam robię, w tym czasie mi się przeładowuje. To trochę trwa, jak się spojrzy na ten znacznik reloadu. No, reload to nie jest ich super zaleta, nie? Ale celność i czas skupiania rewelacyjne. Tam na poziomie, nie wiem, tam w garażu pokazuje celność na poziomie tam 0,30 z kawałkiem już na takim, na szóstym poziomie, tak?
O, tu zasięg widzenia też widać, że z lornetką całkiem przyzwoity. Lorneta się odpaliła, trzy arty się świecą. No widać na minimapie, jaki jest zasięg z lornetką. Prawie maksymalny. Słuchajcie, i to jest ważne, to powiedział Darek, czyli grajcie te, róbcie te choineczki, bo to nie jest trudne, nie? I można naprawdę... Nie, to tam leci samo w sumie, jak się gra. Czyli warto grać różnymi czołgami, nie? Tak, tak, bo te pierwszopoziomowe bombki się zdobywa za każdy czołg nowo zagrany, za każdą bitą gwiazdkę. Tak jak. To nie jest dokładnie wyjaśnione nigdzie na stronie, ale tak to funkcjonuje. I później z tych bombek pierwszopoziomowych robimy bombki drugopoziomowe, trzecio, czwarto tak, i ale zdobywamy... Niektóre dostajemy od razu, bo trzecio i czwarto też dostajemy od razu. No a bitwa toczy się, słuchajcie, ja a propos tej bitwy jeszcze, wracając do niej, ja całkowicie tutaj, bo to jest zarwana nocka dzisiaj, zresztą Faja wie o tym, by się nie nagrywać, ale prawie 21, zaraz stream, mamy mało czasu, musimy się wyrobić, zaraz koniec bitwy. No, także zarywałem nockę i to takie tam grałem ja nawet nieświadomie, nie? Tak patrzę tym szpragą, dobra, no. Bitwa niby się wydawała wygrana, bo niby prowadzimy, ale tak nagle patrzę, no zaraz, musimy przegrać, nie? Bo tu stłamszeni jesteśmy na górce, trzeba coś robić. Absolutnie nie wiedziałem, że tu w ogóle jest 10 fragów do zrobienia, nie? No bo tego nie widać, no. Mamy ja wam polecam zdecydowanie się nie patrzeć, ile się killi zrobiło, bo ja dziś miałem możliwość zrobienia nawet 12 killi na ISie 2, ale jak zobaczyłem, że mam 9, dostałem drgawkę rąk. I nie wiem, co chodzi, nie? Staralowała, słuchaj. No. Znaczy najechała na niego, spadła, nie wiem na jakiej to mapie, na Himmelsdorfie czy gdzie było? Ja już nawet nie pamiętam. Dobra, i teraz co? 6 killi, mamy jeszcze 3 TD-ki, 2 artylerie. Tutaj fart, no i... bo te 6-7 chyba nie trafi tej arty. O, on tam chyba strzelił, nie trafił, dostał od ich te 67. Problem jest taki, że jeszcze jeden te 67 się wcale nie świecił. Ale... No i teraz, jeżeli ten zginął, wiadomo, no taktyka profa, nie mogę tam pojechać, bo ten te 67 mnie może i nie zobaczy, ale jeżeli arta stoi w krzakach, tak jak ostatni punkt, bo jest powiedzmy, nie wiem, ja nie używam nic fałem, a to nie wiem, może jest ciołem i tam dalej stoi, tam gdzie się świecił, ostatnio na minimapie, dlatego jadę tą stroną toru, żeby sobie zobaczyć, czy on tam stoi. No oczywiście nie stoi, no i taka tam końcówka, no. Teraz mam 7 i tutaj przy 7 jeszcze chyba nie czaiłem, że ja tu pula mogę zrobić. Po prostu ja byłem zajęty wygraniem bitwy, bo tu się nagle okazało, że mam tego niby Leo na górce, ale no co, no. Oni mają ninja, tak, czołgi, te 67. No, a Leo, jak widać, bał się zjechać, snajpił, a tak, ten czołg tak. Jest na tyle szybki, że może nawet spotować, nie? Tutaj ważne, no, że ta arta jednak dokończyła sobie, bo Leo trafił, a arta dokończyła, to było ważne. Znalazłem sztuga, tu wiem, że mnie jeszcze nie będzie widział dopiero teraz, bo jest 246 metrów, jak na niego najechałem. O, teraz 227 metrów, no ale tutaj on nie miał czasu, nie miał szans nawet... Dobrze się. Zresztą miałem zapas HP. Opadają silniki niestety w tych TD-kach często, taki standard. Tu będzie mega fart strzał, uwaga. Tak jest, Darek, mega fart. Darek na aimbocie można powiedzieć, tak? Ale słuchaj, warto zaznaczyć, że ty masz cały czas full HP. Mimo to, że byłeś non-stop widoczny przez arty, przez czołgi. No tak jakoś wyszło, no bo jestem szybciutki zwinny, tak? No i teraz napisałem let me please ten, tak? Bo to nie jest ten moment. Nawet nie czytam, tak jest, napisał Leo, no ale z drugiej strony co on ma zrobić, jak on stoi tam? On tej arty i tak nie może zdjąć. Nasza arta też jej nie może praktycznie zdjąć, uwierzcie mi, że przestrzał tam jest bardzo słaby. Chociaż akurat tam mogłaby strzelić z tej górki, znaczy spod górki. Znaczy gdyby była arta na górce, to by strzeliła, ale ona nie stoi na górce, tylko w dole. Nasza arta. Rozwalaj mi, napisał 122, no to tego nawet już nie czytałem, słuchajcie, tego nie widziałem, bo byłem zajęty zrobieniem konia tą artę, że niby jadę tam, a przyjechałem znowu tu. I ona się, no przeładowałem HEK-a, ona się właśnie spodziewała, że jednak będę do czerwonej linii wjeżdżał. Przez co miałem trochę czasu, zanim ona się przekręci, no i... No i z HEK-a o dziwo weszło, chociaż się nie spodziewałem, bo tam są niskie penetracje na HEK-ach. Ale weszło za całość, no. W każdym bądź razie, na razie zarejestrowany na WOD Replace'ie, to jest jedyny pull na tym czołgu, a ten czołg jest naprawdę fajny. Oczywiście w przyszłości będą wyniki... o wiele lepsze, jeżeli chodzi o obrażenie. Warto tutaj można, ojeny, warto zaznaczyć, że ten
że ten Leoś tutaj zagrał również niezłą bitwę, chociaż grał na tym dziale, który ty nie proponujesz dla Leosia. A ja właśnie nie dla zwróciłem uwagi, jakie on miał działo. Chyba... No, tylko 13 strzałów oddał, a ma prawie 4000 obrażeń. Więc chyba... A, tak, 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 no tak. Więc tak, chyba tak, miał to mocniejsze działo. Tak, on miał to mocniejsze, ale to, no nie wiem, jakimś cudem trafiał, kurde. No, no i masz zwiadowcę. Czyli na TD-ku zrobiony skaucik, pull. No i cóż, 50 tysięcy zarobione. Zarobiłbyś 70, tylko miałeś te ciasteczka szwedzkie, czy jak to tam się nazywa. No, no, bufty, tam, bułeczki cynamonowe, te bajery tam. Dobra, słuchaj. Ja tobie bardzo dziękuję. Oczywiście za niedługo będziemy się widzieć na niesamowitym jubileuszu twoim. Wiesz, nie wiadomo, czy dzisiejszej nocy, jak zarywałem robiąc tego Emila 2, czy ja nie przekroczyłem tego, nie? To muszę to zaraz sprawdzić, czy czasem nie przekroczyłem liczby. To zaraz to sprawdzimy. W każdym razie ja tobie bardzo dziękuję. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. No nie wiem, Darek, czy jeszcze chcesz znowu kogoś pozdrowić? To znaczy nie, jeżeli już, to chciałbym tym razem, żeby nie popełnić tego błędu, że tam kogoś pominąłem. Ogólnie pozdrowić wszystkich, z którymi grywam, znajomych i tak dalej. I tyle, nie? Jeśli chodzi o pozdrowienia tak na szybko, nie będę tutaj... Zresztą ty masz mało czasu, bo za 2 minuty streama muszę odpalić. Tak jest, tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.